Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Łukasz Dobrzyński jest kolejnym zawodnikiem, który będzie startował w siłowaniu na ręce w Mistrzostwach Polski. To będą twoje też drugie zawody, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, jak i pozostałych uczestników i naszych zawodników. Jak twoje przygotowania do mistrzostw, które odbędą się już niedługo, bo 6 i 7 kwietnia? No, też będą dokładnie drugie Mistrzostwa Polski. Przygotowania przebiegają bez żadnych, jak na razie, jakichś większych kontuzji. Przerw w treningach nie ma non-stop, się odbywają, non-stop trenuję. Teraz jestem na etapie już praktycznie końcowym, czyli ćwiczenia bardziej na szybkość, przygotowujące do startu. I także wagę jeszcze muszę zrzucić troszeczkę z kilogram, żeby się zmieścić do kategorii 70 kilo. Powiedz, jak ci poszło na poprzednich, tych pierwszych takich debiutanckich Mistrzostwach Polski? Na poprzednich Mistrzostwach Polski byłem trzeci na prawą rękę, na lewą rękę drugi. No to nie ma co się za bardzo chwalić, bo z zawodników było niestety tylko 3 w kategorii, więc jakoś nie uznaję tego za jakiś większy sukces. No, dopiero teraz będziemy mogli zobaczyć i mam nadzieję, że w kategorii do 70 kg będzie z kim powalczyć w końcu. Myślę, że będzie z kim powalczyć, dlatego że są to eliminacje, więc może być dosyć mocno obsadzona, a zawodnicy mogą być też przygotowani. Liczysz na podium? Szczerze mówiąc, to podchodzę z dosyć dużym dystansem, ale no, wiadomo, nie jedzie się po to, żeby przegrać. Myślę, że może 3 miejsce, ale to zobaczymy, jak pójdzie. Więc zawodników za bardzo nie wiem, jacy mogą być. Być może kilku nowych z debiutów, bo wiem, że było kilku. No i zweryfikuję wszystko z tyłu. Już się niedługo dowiemy. Łukasz, dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. No, dziękuję również.